Więc tak, zaczynamy od obrania cytryn z tej żółtej warstwy. Najlepiej użyć obieraczki do warzyw. No i pozbywamy się tej białej warstwy, która znajduje się pod tą żółtą warstwą. Nie wiem, jaka jest nazwa tego. Najlepiej użyć obieraczki do warzyw. To będzie trzeba jeszcze pociąć w drobniutkie paseczki. Tak, odsłaniając tylko tą soczystą część. Dla mnie ta, powiedzmy, jakość już jest wystarczająca. Można również usunąć tą błonę taką z tych części, ale dla mnie ta, ja lubię ją bardziej taką chmurzystą trochę. No i jeżeli macie pestki, musicie usunąć pestki. Ja się tym nie musiałem przejmować w tych cytrynach, jeżeli jest jedna, dwie pestka na cytrynę, to już max. To już zaczyna się w tej chwili mi tutaj gotować. No i teraz tak, potrzebujemy drugi garnek, który też jest dosyć wysoki, ale w ogóle polecam użycie wysokich garnków do tej receptury. No i teraz tak, rozgrzewamy ten garnek i dodajemy do niego wodę. Szklanka wody, albo w zasadzie, mówiąc szczerze, pół szklanki wody. Ja tutaj wlałem w tej chwili i doszedłem do wniosku, że to jest za dużo. Tylko odrobinka, żeby powiedzmy przykryć dno. No i teraz na to dodajemy cukier. Całe kilo cukru w tej chwili. Ta ilość jest wystarczająca na, powiedzmy, tak, tutaj miałem około 15 do 20 cytryn. Cukier ładnie się nam tutaj rozpuści i do niego dodajemy pocięte w cienkie paski te skórki, te takie żółte z cytrynki. Same skórki z cytryny zawierają dosyć dużo wody, więc w momencie, kiedy puści sok i wymiesza się to z cukrem, ta cała ciecz byłaby dla nas zbyt lotna, a zależy nam na doprowadzeniu tej części receptury do pewnego, powiedzmy, takiego etapu, takiego gęstego syropu, prawie karmelu. Do tych cytryn dodaję jeszcze tutaj trochę imbiru. Nie musicie tego dodawać, ja lubię taki pikantny akcent w tym wszystkim. No i oczywiście blenderem doprowadzam to do jednolitej masy. W zasadzie mieszam przez cały okres gotowania blenderem. No a tutaj skórki nie chcę, żeby były, powiedzmy, w stanie takiej cieczy, więc zostawiam je tak, jak są. No i teraz tak, bez ustanku cały czas to musi być gotowane i chcemy usunąć jak największą ilość wody z tej części, która ma być syropem. Tutaj w tym momencie gaz idzie na maksa pod oboma garnkami. Dlatego też w tym garnku ze skórkami to zaczęło się po prostu spiętrzać. No ale to już jest, no to już trzeba uważać, żeby po prostu nie uciekła nam ta receptura poza krawędzie garnka. Dlatego też polecam użycie wysokich garnków. No, w tej chwili przesunąłem ten garnek z soczystą częścią na większy palnik. No, a tutaj gotowanie cały czas. Jeżeli macie do dyspozycji taki termometr cukierniczy, to powiem tylko tyle, że temperatura tego wywaru ma być do około 220-250 stopni maksimum. Ja nie mam takich aparatów, więc polegam tylko i wyłącznie na moim
na mojej ocenie, powiedzmy, i jakimś tam doświadczeniu, jakie mam. Sekret polega na tym, że trzeba obserwować, jak ta mikstura skapuje z łyżki, jak się układa na krawędzi. No i w pewnym momencie mikstura zostawia po sobie takie, kropelka zostawia po sobie takie cieniutkie, ledwo widoczne nitki. Wtedy wiem, że to jest właściwe. No i teraz mieszamy obydwie mikstury. Bardzo powoli dodawać tą ciecz do cieczy, no bo mamy tutaj do czynienia z gotującym się sokiem, to jest 100 stopni, no i karmelizującym się częścią, która ma 250, 100 stopni różnicy musi jakąś reakcję, powiedzmy, spowodować. No, a nie chcemy, żeby nam zapaprało cały palnik, nie? Czy tam płytę, jeżeli macie płytę. No i w tym momencie jedyne, co pozostało, to zeskrobanie wszystkich możliwych resztek z krawędzi garnków, talerzyków i czegokolwiek żeście używali do tego, co chcecie zachować. Można dodać jeszcze łyżeczkę soli dla ulepszenia smaku. No, w zasadzie sól i pieprz dodana do czegokolwiek zawsze polepsza smak. No i co pozostało jeszcze, to doprowadzenie tej cieczy do takiej konsystencji, jaka Wam najbardziej pasuje. Z tym, że pamiętajcie, w momencie ostygnięcia ta masa nabiera swojej właściwej konsystencji, więc warto mieć przygotowany talerzyk zimny gdzieś na boku, odstawić łyżeczkę na 10-15 sekund i zobaczyć, jak się Wam to będzie układać. W czasie gotowania to nadal wygląda jak woda prawie. No a jeśli chodzi o tą karmelizującą się część, to tutaj to, co miałem na łyżce, w tej chwili będę zeskrobywał z talerzyka, to ma konsystencję taką, jak mają cukierki. Po prostu to jest prawie karmel, nie? Także to jest 99% cukru tym wszystkim. No i zważywszy, że na całość wchodzi kilogram cukru, no to wydaje mi się, że to jest około 1/3 tego garnka, może nawet mniej, więc proporcje wcale nie są aż takie ekstremalne. Ten dżem wcale nie jest jakimś takim przesłodzoną masą, jest naprawdę smaczna rzecz. No i tutaj mamy efekt końcowy, kilka słoiczków, nie za dużo. Połowę z tego musiałem od razu rozdać, bo ludzie wiedzą i niektórzy się tutaj pytali. Jedna Angielka powiedziała mi, że mi przyniesie materiały, mam jej zrobić to. No i właśnie z tego powodu też robię te wideo w wersji angielskiej również. Tutaj na miseczce to jest to, co zostało mi w garku po rozłożeniu tego wszystkiego na słoiki. Jak widzicie, mimo tego, że to jest wszystko nadal jeszcze bardzo ciepłe, to już nabrało konsystencji sobie właściwej i mniej więcej taka jest tego, no tak się to mniej więcej układa. To już jest możliwe, można to rozsmarować i na chlebie. Tost z deserkiem i z czymś takim, to jest na serio niebo w gębie i zdrowe i w ogóle i tak dalej, nie? No i tyle. Nic dodać, nic ująć. Polecam more videos coming soon, albo no, więcej filmów wkrótce. Może nie o gotowaniu, może inne tematy, no. Zobaczymy, na co jest zapotrzebowanie. W każdym razie moje jakieś tam wyniki na YouTubie są mniej niż mierne, więc nie spodziewam się, że było problemów dużo z tym. Na razie pozdrawiam.